Siema, siema, witam Was w kolejnym odcinku, w którym przejadę niezwykłą trasę w Beskidzie Śląskim, a niezwykłą dlatego, ponieważ jest budowana przez kobiety. Trasą tą jest partyzantka i tutaj podkreślam mocno, nie żaden partyzan, po prostu partyzantka i trzeba się tego trzymać, ale zanim przejadę tą traskę, ten singielek, to posłuchajcie kilka ciekawostek na jego temat. Partyzantka to prawie 4-kilometrowy singiel, którego nazwa wzięła się od ukrytego niedaleko schronu partyzantów. Znajduje się na zboczach Magury w Beskidzie Śląskim, a jej bezpośrednią sąsiadką jest inna znana ścieżka, czyli Bystra Klementyna. Singiel ten to w przeważającej części wąska i bardzo mocno pokręcona dróżka, która w wielu miejscach prowadzi przez ciasne przesmyki między drzewami. Trzeba się tutaj nieźle powyginać, żeby utrzymać optymalną linię przejazdu. Na trasie znajdziemy wiele dropów wlatujących w ostre zakręty oraz liczne sekcje z kamieniami. Jedna z nich to prawdziwa perełka, która oprócz silnej psychiki człowieka z miasta wymaga trialowych umiejętności. Spodziewajcie się również stromych ścianek, bowiem na niespełna 4 km gubimy prawie 600 metrów wysokości. Obecnie wjazd na singiel ulokowany jest w dwóch miejscach, z czego jeden z nich został dobudowany niedawno i właśnie dziś przejadę nim ja. Zapraszam na seans. Ja dzisiaj wybieram trasę z Czachą, czyli jest to nowa część partyzantki i trochę się boję w ogóle całego tego singla, ponieważ jadę tędy pierwszy raz. Jest to dla mnie totalny on-site, nie mam pojęcia czego się spodziewać. Widziałem tylko kilka dropików na samym początku, ten kultowy rok Gardenigala Rychleby, natomiast nie mam pojęcia co będzie dalej i w sumie to mega mnie to ciekawi, dlatego nie ma co czekać, trzeba się brać do roboty, jedziemy! Merida, do mnie! Dobra, to zaczynamy. Wszystko odblokowane. Można jechać. Wjeżdżamy na partyzantkę. Wow, jest bardzo, bardzo ciasno już od samego początku. Ten nowy odcinek widać, że jest bardzo słabo jeszcze wyjeżdżony. Wow, ten dropik mega ciasny. W ogóle trzeba się bardzo tutaj dobrze składać, żeby w jakiś sposób przejechać przez te ciasne skręty. O, tutaj proszę bardzo, no praktycznie cały czas gdzieś się ocieram o drzewo. Mega ciasno, ale też mega klimatycznie. Panie, ale tu jest wąsko. Ho, ho, ho. Naprawdę ciasno. Dużo bardziej ciaśniej niż na Klementynie. Na pewno bandzioszka w prawo. Czyli taki naprawdę mocno asekuracyjny przejazd on site. Tutaj za chwileczkę mam taki fajny featurek polegający na przejeździe przez skalny rock garden ale na rychlewskich ścieżkach. O, właśnie tutaj za chwileczkę przejeżdża się przez kamienie. Hyc, 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 hyc. No naprawdę, on-site, ten rock garden, to jest hardcore, powiem wam. Cieszę się, że go przejechałem. Jestem ciekawy, co tu mnie jeszcze czeka. Pedałkami zryłem. Nie spodziewałem się kompletnie tego dropa. Nie wiedziałem, jak go lecieć. Ale przejechać, powiem wam, też się da. Nie jest źle. Tylko trzeba sobie dobrze wycelować w lądowanie. O! Mokro kawałek i bardzo, bardzo ciasno. Się ledwo mieszczę między tymi wszystkimi gałęziami. To jest partyzantka nie tylko ze względu na genezę nazwy, ale też sposób prowadzenia trasy. Bo to jest totalny dzikus. Znowu ciasne zakręciki. I bandzioszka. Można się troszkę napędzić, ale nie wiadomo przed czym. Przecież ja w ogóle nie mam pojęcia, co tutaj jest. Dobra, zjechaliśmy do kolejnej przecinki. Tu wejdzie szlak i partyzantka
wjeżdża tutaj. O właśnie tak, między te borówy. Jak widać troszkę zarośnięta. I widać ścieżki. Co tutaj się dzieje? Lom, lom, lom. Sypka ściółeczka. No, naprawdę to jest coś pięknego. Ale te przejazdy przez wąskie drzewa to naprawdę hardcore. Co tutaj mamy? Ta ściąleczka. No pandy. Pasowałoby w sumie pivotem wchodzić. Beznadziejne linie wybrałem. Trzeba było dużo, dużo szerzej. Okej. Okay. Dosłownie za 30 metrów tutaj gdzieś w prawo odbija ścieżyneczka. Dalsza część partyzantki. To jest właśnie chyba tutaj. Na pewno tutaj. Widać, że są ślady opon. Co za klimatyczna ścieżka. No i kondycyjna ta ścieżka jest. Trzeba się mocno namachać pedałami, żeby pojechać jakąś tam prędkością. Tutaj chwilę dalej, na prawo jest wjazd na partyzantkę. Ona widać jest na całej swojej długości, taka mega, mega wąziutka. Zarośnięta dosyć, no ale nic dziwnego. W końcu mamy taką porę roku, że wszędzie są trawy. To samo jest u nas na singlu, na przechybie. Trzeba się wzrokiem naszukać ścieżki mocno. Tu kawałek znowu interwałowy fragment. Kawałek widzę pod górę. Minąłem, bo się nie wyrobimy w linii. Jest tak ciasno. I chyba tędy. Chyba tak. Tak jest. Pyk. Źle. Tu na lewo. Kilka kamyczków. Zaczęły się korzonki. Las troszeczkę się zmienił w porównaniu do tego, jaki był na górze. Bandziuszka na... Jakie fajne poukładane kamyczki. To jest jazda na hamulcu. Skręt na prawo. Taki bardzo ostry, zresztą no tu wszystkie skręty są w sumie takie dość ostre. Kawałek prostej na uspokojenie zmysłów, ale żeby się nie za bardzo nie uspokoić. A teraz się ukaże, że kolejny jakiś ćwiczer się tu pojawi. Aka bandziuszka. No to był dobry fragment. Szybki taki.
co ciasnota. Teraz już taki ciemny, niby golden hour, ale już mało co widać. Chyba tutaj. Przejazd znowu przez wozik. Trzeba jechać dalej po krótkim odpoczynku. No to było ostre również. Takie są fajne te zakręty do hamowania cały czas, bo jest dosyć stromo, bandy jakieś porobione. Wyjazd jest w tym miejscu. No i hyt. Dojechałem, koniec. Zjechaliśmy do Bystrej. Zaraz tutaj będzie główna droga. No i co, odrałowanie do auta. Jestem już po przejechaniu partyzantki. No i powiem wam tak, trasa przesztos. Naprawdę coś wspaniałego. Mega dzika, mega kręta. Trzeba się nieźle naskładać, żeby te wszystkie zakrętasy wejść z dobrą linią. No na pierwszy raz na pewno jest to niemożliwe, albo trzeba być super, super prosem. Ale no coś wspaniałego, jeżeli chodzi o lokalizację i jakieś dodatkowe informacje, gdzie ona się znajduje, to nic wam nie powiem. Tutaj jest prośba od lokalnych budowniczych, od dziewczyn i pani generał, żeby nie udostępniać tego śladu GPX. Natomiast myślę, że to jest dobry początek na fajną przygodę, żeby posiedzieć tutaj w okolicach Klimczo-Kamagury i troszeczkę poszukać. Na pewno niezła przygoda, trzeba się przenieść z powrotem w przeszłość do korzeni enduro, czyli do eksploracji i troszeczkę pogrzebać. No ja znalazłem w internecie, jeśli tam pogrzebałem, da się, więc pozostawiam wam tutaj pole do popisu. No i co, dzięki za oglądanie, do kolejnego odcinka, cześć!